witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, od teraz tak sobie postanowiłem, że będę na kanale prowadził serię, którą właśnie zaczynamy tym odcinkiem, która będzie polegała na tym, że będę Wam przedstawiał najlepsze wybory, dzieląc bronie na odległości. Dzisiaj więc najlepsze wybory w chwili obecnej na blisko i seria ta będzie oczywiście update'owana za każdym razem, gdyby coś się zmieniło i po prostu diametralnie ta meta na blisko w tym przypadku by się zmieniła. Oczywiście będzie również odcinek z metą na daleką oraz metą do takiego sniper supportu, bo tutaj jednak troszkę inaczej to wygląda niż chociażby przy mecie na blisko. Także jeżeli lubicie tego typu odcinki, chcecie ich więcej i po prostu podobają Wam się tego typu filmy, to zostawcie już teraz proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie ogromny kopniak motywacyjny, tym bardziej, że ostatnio YouTube strasznie ucina zasięgi, więc jeżeli mógłbyś mi pomóc, to zostaw po prostu w tym momencie łapkę w górę, komentarz oraz suba z dzwoneczkiem, a będę Ci po prostu bardzo, bardzo wdzięczny. Zapraszam też słowem wstępu na materiał na kanale Alsen, gdzie reaguję na najlepsze akcje, prawdopodobnie najlepszego snajpera w Warzone, albo przynajmniej najbardziej efektownego snajpera w Warzone. Link podsyłam w przypiętym komentarzu. Musicie to, moi drodzy, zobaczyć. A ja już bez zbędnego gadania, moi drodzy, przechodzę do pierwszej broni. A pierwsza broń, którą na blisko Wam polecam, moi drodzy, to być może dla niektórych niespodziewany obrót spraw, ale MP7 z Modern Warfare. Moi drodzy, MP7 przeżywa w tej chwili zdecydowanie w pewnym sensie drugą młodość. Widzicie teraz statystyki tej broni, na który ja sobie też teraz spojrzę na drugim ekranie. To jest, moi drodzy, szybkostrzelność na poziomie 950 pocisków na minutę. Do tego czas zabicia w klatkę na poziomie 568 milisekund oraz czas zabicia w klatkę przy headshocie również na tym samym poziomie, co klasyfikuje MP7 w chwili obecnej do 10 metrów jako jedną z najszybciej zabijających w tej kategorii broni w grze. Także no, to samo przez siebie już daje naprawdę bardzo dużo i samo przez siebie mówi, że broń jest dobra, a jeżeli dodamy do tego bardzo fajny celownik mechaniczny w MP7, co tak naprawdę pozwala nam zaoszczędzić jeden dodatek właśnie na celowniku, do tego bardzo łatwy odrzut, no to od razu widzicie, że MP7 faktycznie w chwili obecnej jest wyborem przynajmniej bardzo dobrym, a według mnie nawet i fantastycznym, biorąc pod uwagę, jak przyjemnie z tej broni się strzela. Jeżeli chodzi o setup, jaki polecam Wam do MP7, tutaj nie może być nic innego jak tłumik monolityczny, bo to jest najlepszy dodatek z kategorii tłumików do broni z Modern Warfare. Do tego najdłuższa lufa, a więc lufa FSS Recon, ponieważ ta lufa najbardziej zwiększa nam zasięg rażenia oraz prędkość pocisku, a dodatkowo poprawia kontrolę odrzutu, który i tak, jak mówiłem na wstępie, jest w tej broni banalny. Banalny, dlatego też nie potrzebujemy według mnie dodatku, który ten odrzut będzie poprawiał. Jeżeli chodzi o dodatek kolby, to tutaj chcemy brak kolby, a to dlatego, żeby zwiększyć mobilność tej broni jak najbardziej, bo tutaj ewentualnie trochę odstaje MP7 względem konkurentów z Black Ops Cold War. Te bronie z Black Ops Cold War według mnie mają dużo lepszy movement niż bronie z Modern Warfare, dlatego ten dodatek braku kolby. Do tego wszystkiego oczywiście przydadzą się również większe magazynki. Według mnie 50 nabojowe są w zupełnie wystarczające w przypadku MP7, no i zostaje nam slot na ostatni dodatek. Tutaj tak naprawdę można to już zrobić pod siebie, można tutaj już dobrać dodatek pod siebie. Ja natomiast, jako że to mój kanał, proponuję Wam taki setup, jakim ja gram, a więc mamy tutaj rękojeść i tą rękojeścią będzie oczywiście chropowata owijka, która tak naprawdę spowoduje, że będziemy szybciej przycelowywali i będziemy mieli lepszy czas przejścia sprintu do strzału. Troszkę na tym cierpi stabilność celowania, ale tak jak mówię, MP7 według mnie to jest broń, która tego odrzutu praktycznie w ogóle nie ma i w tym setupie, który właśnie Wam pokazałem, to jest zdecydowanie jedna z najlepszych broni na blisko w chwili obecnej. Pamiętajcie tylko, że te fajne statystyki, które ma, obowiązują do 10 metrów. Potem troszkę się to rozjeżdża i troszkę MP7 zaczyna tracić, ale w dalszym ciągu jest bronią bardzo celną, więc dla niektórych i tak będzie fajnym wyborem. A my pozostajemy, moi drodzy, przy temacie broni z Modern Warfare, bo moja druga
propozycja to również broń właśnie z tego uniwersum. MP5 z Modern Warfare, tak samo jak MP7, przeżywa drugą młodość i jest zdecydowanie według mnie lepszym wyborem niż MP7. Natomiast w dzisiejszym rankingu pattern jest taki, że idę raczej odległościami, co zresztą zobaczycie na sam koniec, bo na samym końcu tego rankingu będzie absolutny król tego wszystkiego. Tak czy siak teraz kolejna broń, która do 10 metrów, moi drodzy, sprawuje się bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. Szybko strzelność na poziomie 798 pocisków na minutę. Do tego czas zabicia w klatkę na poziomie 526 milisekund. Natomiast jeżeli wrzucimy gdzieś przy tym strzelaniu chociaż jednego headshota, to czas zabicia spadnie nam aż na 451 milisekund, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Dlatego czasami tak się wydaje, że w ułamku sekundy niszczymy po prostu przeciwników, właśnie dzięki temu, że przy przynajmniej jednym headshocie ten czas zabicia spada bardzo, bardzo mocno. Jeżeli chodzi oczywiście o dodatki do tej broni, to tutaj oszczędzamy oczywiście wylot lufy dzięki lufie. Zintegrowany tumik monolityczny to jeden z najlepszych dodatków do tej broni. Do tego oczywiście, moi drodzy, kolba łamana F-TAC, którą wam zawsze do MP5 polecam, głównie dlatego, że po prostu poprawia ten ruch, to poruszanie się, tę mobilność MP5. Potrzebujemy oczywiście również 45 nabojowych magazynków, no bo takowe są nam mimo wszystko potrzebne, tym bardziej jeżeli gramy na większej ilości trybie niż solo, duo, wtedy zdecydowanie jest to dodatek kluczowy. Do tego oczywiście chwyt przedni Merc, bo jest on najprzyjemniejszym chwytem do MP5. No i moi drodzy, dzięki temu, że nie musimy używać już żadnego tumika, mamy ostatni wolny slot i tutaj już w zależności od tego, co wam pasuje, dobieracie sobie albo laser, albo rękojeść, albo atut, bo celownika nie potrzebujemy. Ja najczęściej gram laserem 5 mW i to wam generalnie w tym materiale polecam. Natomiast wiem, że sporo osób gra tutaj na przykład właśnie również chropowatą owiką, która przyspieszy te czasy celowania, a niektórzy grają na przykład zupełnie inaczej i mają tutaj sprawne dłonie, żeby po prostu szybciej broń przeładowywać. Także ten ostatni dodatek to już jest kwestia preferencji. Ja gram najczęściej z laserem 5 mW i to wam polecam. MP5 z Modern Warfare, absolutnie przyjemna broń w chwili obecnej w Call of Duty Warzone. A my lecimy dalej i nie śpimy. Moi drodzy, teraz MP5, ale z Cold War'a, która okazuje się, że jest jednak troszkę słabsza od MP5 z Modern Warfare w chwili obecnej, chociaż jeżeli jakimś cudem rozdamy z tej broni tylko i wyłącznie headshoty, co jest oczywiście bardzo ciężkie i w zasadzie niewykonalne w większości przypadków, no to czas zabicia tej broni jest absurdalnie wysoki, dlatego też czasami w przypadku MP5 z Cold War'a mamy to uczucie, że zniszczyliśmy albo ktoś nas zniszczył, no, w stryknięciu, tak, że to trwało zero czasu. To jest właśnie dzięki temu, że przy strzelaniu w głowę ta broń zabija bardzo, ale to bardzo szybko. Natomiast przy takim niekoniecznie celnym strzelaniu w głowę i tak czasy zabicia są dosyć przyjemne. Szybko strzelność na poziomie 854 pocisków na minutę, co jest przyzwoitym wynikiem jak na pistolety maszynowe. Time to kill w klatkę, więc czas zabicia w klatkę piersiową to 562, ale jeżeli wrzucimy chociaż jednego headshota do tego, to mamy już czas zabicia na poziomie 492 milisekund, więc spadamy poniżej tego pułapu 500 milisekund, co właśnie powoduje, że jest to bardzo przyjemna broń. Natomiast broń, która wymaga najwięcej skilla spośród tych broni, które do tej pory wam w tym filmie pokazywałem, bo odrzut tej broni jest jednak troszkę problematyczny. Tak czy siak, żeby tutaj mieć jasność, pokazuję wam teraz dodatki, które ja na MP5 z Cold War'a stosuję. Mamy Tumig Agency, omijamy lufę ze względu na to, żebyśmy mieli bardzo przyjemny celownik mechaniczny, żebyśmy nie musieli dobierać celownika. Bierzemy za to oczywiście laser i tym najlepszym laserem do broni z Cold War'a jest reflektor Tiger Team, który zwiększa nam po prostu prędkość oraz prędkość ruchu podczas celowania. W skrócie, mobilność jest najlepsza z tym dodatkiem. Do tego oczywiście kolba Rider, żeby również tę mobilność jeszcze poprawić. Potrzebujemy oczywiście większych magazynków. 50-nabojowe będą bardzo dobrym wyborem. No i jako, że potrzebujemy coś, co pozwoli nam troszkę łatwiej kontrolować tę broń, bierzemy chwyt Field Agent i tak się, moi drodzy, prezentuje MP5 z Cold War'a, którą ja wam polecam. Statystyki widzicie, statystyki słyszeliście. To w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo dobra broń. Natomiast w chwili obecnej wydaje mi się, że są mimo wszystko lepsze wybory. Chociażby według własnych preferencji taka MP5 z Modern Warfare wydaje się być w chwili obecnej po prostu mocniejsza. Ale MP5 z Cold War'a pokazuje, no bo
jak sami widzicie, w dalszym ciągu jest bardzo dobra. Z ostatnich propozycji broni do 10 metrów, zdecydowanie najlepszy wybór spośród tych wszystkich broni, które do tej pory przedstawiałem, nowy pistolet maszynowy OTS-9. Przepraszam z góry, bo tutaj nie mam odblokowanych wszystkich dodatków, w zasadzie większości dodatków do tej broni, ale na podstawie tego, co podnosiłem na grabieży od ludzi, którzy również tę broń level upowali, czy gdzieś tam w trakcie rozgrywki, oraz patrząc na statystyki, zdecydowanie jestem przekonany, że to jest najlepszy wybór z pistoletów maszynowych do 10 metrów, a to ze względu na to, że jak widzicie statystyki, no moi drodzy, czas zabicia w klatkę na poziomie 494 milisekund, bez względu na to, czy wrzucimy jakiegoś headshota, czy nie. No i jeżeli byśmy wrzucili jakiegoś headshota, to ten czas zostaje taki sam, także tutaj nie musimy być aż tacy precyzyjni. Szybko strzelność na poziomie 855, co też jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki do tej broni, jakie wam oczywiście polecam, no to moi drodzy, gdzież ja tutaj wychodzę? Tutaj weźmiemy sobie oczywiście tłumik GRU, bodajże tak on się nazywa, tutaj do OTS-9. Następnie weźmiemy sobie tę ostatnią lufę, lufę Task Force, bodajże też tak ona się nazywa. Weźmiemy sobie oczywiście standardowo reflektor Tiger Team, którego jak widzicie też nie mam odblokowanego. Przepraszam was za to bardzo, ale no niełatwo jest znaleźć czas na level upowanie tych wszystkich broni. Do tego oczywiście największe możliwe magazynki. I to magazynki będą największym problemem tej broni, bo niestety magazynków zbyt dużych nie mamy. Także musimy tutaj dobrze rozdysponowywać kulkami i być mimo wszystko celnym, żeby po prostu poczuć moc tej broni. No i oczywiście potrzebujemy również dodatku do opanowania odrzutu, którym będzie Chwyt Field Agent. I to będzie najlepszy, moi drodzy, zestaw na OTS-9. No i czasy zabicia rekompensują wszystko. To jest, bym powiedział, z pewnego momentu taka MP5 z Cold War'a, do której nikt nie mógł się przekonać, bo ten odrzut nie był taki przyjemny, bo ta broń do 10 metrów tak naprawdę tylko dawała radę. Tutaj upatruję bardzo podobny schemat, co prawda głównym problemem tej broni są magazynki, takiego problemu MP5 z Cold War'a nie ma, no ale mimo wszystko uważam, że OTS-9 w takich naprawdę bliskich starciach będzie powodował, że będziecie wygrywali te pojedynki ze względu na to, że macie OTS-9, a ktoś ma co innego. Także ze względu na sam ten fakt uważam, że warto OTS-9 w tym zestawieniu dzisiaj umieścić. A my uciekamy już z tego pułapu do 10 metrów, powiedzmy. Pamiętajcie, że tamte pistolety maszynowe w dalszym ciągu po tych 10 metrach są grywalne, natomiast te ich statystyki znacząco tracą i dlatego przyjąłem taki schemat, że jest tam adnotacja, że do 10 metrów. Teraz mamy broń, która troszkę na dalszym dystansie będzie tak samo dobra jak te bronie do 10 metrów, a więc MAG-10. MAG-10, czyli broń z absurdalnie przyjemnej szybkostrzelności, bo to jest szybkostrzelność na poziomie 1118 pocisków na minutę. Imponujący wynik. Do tego czas zabicia w klatkę na poziomie 541 milisekund i taki sam czas zabicia w klatkę, jeżeli dorzucimy chociaż jednego headshota. Także MAG-10 jest bardzo bronią przyjemną, również ze względu na to, że ma fajny celownik mechaniczny i po prostu feeling strzelania tej broni jest bardzo przyjemny. Jeżeli chodzi o dodatki, które wam do Maca polecam, no to tutaj musi być Tumig Agency, tutaj musi być lufa Task Force, tutaj musi być reflektor Tiger Team. Doskonale wiecie, moi drodzy, dlaczego te trzy dodatki tutaj być muszą. Musi być też większy magazynek, no i tutaj 53 nabojowy magazynek bębnowy Stanag będzie najlepszy i do tego wszystkiego, moi drodzy, dorzucamy albo Colby Rider, albo jeżeli ktokolwiek ma problemy z odrzutem, w co wątpię, dorzucamy sobie Chwyt Field Agent. Także ja tutaj ewentualnie chyba z Kolbą Rider najczęściej ostatnio grywam i to wam polecam, ale daję też alternatywę, jeżeli ktoś by jednak nie czuł tej broni, to spróbujcie wtedy z Chwytem Field Agent. I MAG-10, moi drodzy, broń praktycznie w mecie od momentu integracji, od momentu pojawienia się tej broni w grze, tak i w tym momencie w dalszym ciągu jest jednym z najlepszych wyborów na blisko. Tutaj z wyszczególnieniem, że do 15 metrów bardzo fajnie ta broń się sprawuje. My natomiast, moi drodzy, wychodzimy już spoza nawet tej odległości 15 metrów, bo teraz chyba taki najlepszy ogólnie pistolet maszynowy w chwili obecnej w grze. Milano. Tak, to brzmi dalej absurdalnie. Broń, z której szydziliśmy przez tyle czasu, naprawdę jest bardzo dobrą bronią od tych dobrych kilku tygodni i w chwili obecnej dalej tak jest. Milano do, moi drodzy, 20 metrów spokojnie można łupać wrogów i szczególnie poczujemy jakby moc tej broni, gdy właśnie zaczniemy się strzelać z kimś na tym dystansie, powiedzmy powyżej 10 metrów, gdy ktoś ma taką broń typowo do 10 metrów, no to wtedy Milano pokaże swoją moc. Szybkostrzelność na poziomie 570
76 pocisków na minutę, czas zabicia w klatkę 521 milisekund, także bardzo przyjemny. No i to samo w przypadku, jeżeli wrzucimy tam jednego headshota. No oczywiście kuleje troszkę szybkostrzelność, to jest broń, która wolniej strzela. Natomiast no jakby obrażenia, które zadaje i to wszystko powoduje, że czasy zabicia są bardzo przyjemne. A jeżeli chodzi o dodatki do tej broni, jakie polecam, no to moi drodzy, tutaj inaczej być nie może. Musi być Tumig Agency, musi być Lufa Task Force, musi być Reflektor Tiger Team, musi być amunicja 55-nabojowy magazynek, ewentualnie 45-nabojowy. Dajmy na poczet tego przykładu 55-nabojowy, żeby ta broń była skuteczna na większości dystansów. No i żeby tutaj polepszyć chociaż trochę ten movement, polecam kolbę Rider, która tutaj będzie się sprawowała całkiem przyjemnie. Albo, moi drodzy, oczywiście możemy też klasycznie założyć chwyt Field Agent, który zawsze te kontrole odrzutu poprawi. No i moi drodzy, tak jak mówiłem, to jest broń, która do 20 metrów naprawdę daje radę. Do 10 metrów będzie najczęściej przegrywała, jeżeli trafimy kogoś na przykład, kto ma OTS-9 albo MP5 jakąkolwiek, sprawa jasna, ale no uważam, że to jest jedna z tych broni, którą warto mieć na broni zapasowej, w zależności od tego, co mamy na broni głównej, no bo ona może w wielu przypadkach naprawdę uratować dupę, ze względu na to, że jest taka ogólnie bardzo dobra na większej ilości pokrytego dystansu. Tak to nazywajmy. I tym oto sposobem dochodzimy do tej ostatniej broni z dzisiejszego rankingu. Broń, która deklasuje wszystkie bronie, które dotychczas opisywałem, dlatego teoretycznie mógłbym w tym materiale wrzucić tylko tę broń i powiedzieć, żebyśmy nią grali, ale tak nie jest do końca, bo mimo, że ta broń ma najlepsze statystyki, bo to jest czas zabicia w klatkę 407 milisekund i ten czas zabicia tak naprawdę występuje na każdej odległości do 30 metrów. Także na każdym odległości, na jakie będziecie mieli pojedynek, dzięki temu, że macie AS-wala i celnie strzelacie, będziecie pojedynki po prostu wygrywali. Szybkostrzelność też bardzo przyjemna, bo prawie 900 milisekund. Natomiast ogromnym problemem tej broni oczywiście są magazynki, które maksymalnie w tym przypadku są na poziomie 30. Także to jest podobny case co OTS-9, z tym, że ta broń jest zdecydowanie lepsza od OTS-9, no bo oczywiście na większych dystansach zabija tak samo szybko jak do 10 metrów, tak jak OTS-9, a nawet szybciej od OTS-9, także o czym ja tutaj w ogóle mówię. Dodatki, jakie polecam: Lufa VLK 200 mm OSA, laser taktyczny, chwyt przedni operator, żeby kontrolę odrzutu poprawić, 30-nabojowe magazynki, no żeby mieć jakąkolwiek ilość tych naboi w magazynku, która będzie nam przyjemność z gry powiększała, i chropowata owijka, żeby zwiększyć szybkość celowania oraz czas przejścia od sprintu do strzelania. AS-wal w mecie od początku, gdy tylko w grze się pojawił, natomiast w dalszym ciągu wcale nie jest tak często używany, no bo widzicie główne jakby wady tej broni, które są na tyle duże, że dużo osób z tego nie korzysta, bo ta broń troszkę nie wybacza, gdy jesteśmy niecelni, ale gdy jesteśmy celni, to z drugiej strony powoduje, że dominujemy w lobby praktycznie w każdym pojedynku. I to były, moi drodzy, moje propozycje w chwili obecnej na blisko. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, dajcie znać, czym wy w chwili obecnej typowo na blisko gracie. Nie bez powodu nie ma tutaj shotgunów. Uważam, że shotguny, mimo że na blisko, na przykład na takim dystansie do 5 metrów, w wielu przypadkach, które tutaj pokazywałem, mają nawet lepsze czasy zabicia, to uważam, że to są bronie tylko na te dystanse i generalnie ciężko wpleść gdzieś tego shotguna w mój playstyle. Często po prostu ginąłem przez to, że miałem tego shotguna na zapasowej, bo często jednak te pojedynki gdzieś tam na takich odległościach były przeze mnie toczone, że brakowało mi takiej automatycznej broni typu właśnie pistolet maszynowy na zapasowej. No ale oczywiście, jeżeli lubicie grać shotgunami, to w dalszym ciągu shotguny to dobry wybór, na przykład JAK-12 na blisko. No, niszczy absolutnie, ale w moim materiale shotgunów, w moich materiałach shotgunów raczej tak często widywać nie będziecie. Spowodowane jest to po prostu moim playstylem. Jeżeli ten materiał wam się podoba, zostawcie proszę łapkę w górę, raz jeszcze o tym przypominam, subskrypcję, no i co? Widzimy się zdecydowanie w kolejnych materiałach. Mówi Goldzor, na razie.